blok spotkam. Ćwiczenia odprężające po pracy. Przygotujcie wałki, przygotujcie kocyki i klocki. Jeden klocek stawiamy największą wysokością pod głową. Wałek pod łopatkami kładziecie sobie tył głowy na klocku o największej wysokości. Dłonie na dolne żebra, nogi dowolnie. Zamykamy oczy, oddychamy przez nos. Możecie przemasować sobie tył głowy na klocku. W tym ćwiczeniu skupcie się na pogłębianiu wdechów i wydechów przez nos. A jeśli zdecydujecie się na masaż tył głowy na klocku, to dociskajcie z wdechem mocniej do kłującego punkcika. Na wydechu przetarczajcie ciężar głowy lekko w drugą stronę. I dociskajcie kolejny kłujący punkcik. To jest pierwsze ćwiczenie rozciągające, odprężające po pracy. Jego warianty mogą być różne. Jeżeli czujecie, że chcecie rozciągnąć mocniej klatkę ramiona, możecie rozłożyć ramiona na boki. Możecie też przenieść ramiona za głowę. Porozciągać się wtedy podbródek do mostka. Dociskamy kłujące punkty pod potylicą do klocka mocniej. Wychodzimy z dłońmi pod potylicą sobie w górę i zmieniamy nasze ćwiczenie. Druga asana to kładziecie wałek wzdłuż maty i tym mniej twardym końcem ze sznureczkami kładziecie go w dół. Opieracie jeden koniec wałka o kość krzyżową, przygotowujecie sobie klocek, kocyk w razie czego. Powolutku popatrzcie, schodzicie w dół plecami na wałek. Jeżeli tu zobaczycie, że pośladki wychodzą Wam w górę albo odchylacie głowę, to wtedy dajemy sobie jeden klocek najmniejszą wysokością albo średnią pod tył głowy stabilnie, tak żeby podbródek opadał lekko do mostka. Możecie też położyć klocek na płasko, zwinąć sobie kocyk i popatrzcie, ten kocyk położyć sobie na klacko, tak żeby było ciut wyżej i miękko. Leżymy, stopy dowolnie, albo w swastikasanie, czyli siedzie skrzyżnym, albo Supta Baddha Konasana, stopy złączone, ale tu możecie czuć, że kolana wychodzą w górę, podnoszą nam się lędźwia. Mogą też być proste nogi, czyli trzeci taki spokojny wariant, dłonie na dolnych żebrach. I tu starajcie się teraz wykonywać dłuższe wydechy od wdechu, czyli wdech do rozciągnięcia klatki, a wydech dwa razy dłuższy niż wdech, luźna szyja, barki. Z wdechem tylko koncentrujcie się na rozciągnięciu w klatce w przodzie ciała. A na długim wydechu rozluźniajcie wszystkie mięśnie. Jak bezpiecznie wyjść z tej pozycji na wałku? Uginamy kolana, stopy na matę. Odkładamy sobie sprzęt, czyli klocek, kocyk na jedną stronę, mamy dłonie pod potylicą i teraz z wydechem na wciągniętym brzuchu, tak żeby lędźwia szły do wałka, żeby brzuch się napiął, powolutku, asekuracja jednym łokciem, ześlizgujemy się na dowolny bok, gdzie macie wolną przestrzeń, drugi łokieć i zwijamy się na chwileczkę w kłębek, kontrpozycja, okrągłe plecy, zostajemy na kilka oddechów. I oczywiście trzecia nasza dzisiejsza pozycja, kontrasana do poprzednich. Tutaj będziemy rozciągać plecy. Wałek nadal wzdłuż maty. Końcówką ze sznureczkiem podjeżdżamy do spojenia łonowego, ale nie za mocno. Kładziemy sobie brzuch na wałku, kolana szerzej i tutaj położycie czoło na dłoniach albo jeden policzek. Są różne warianty. Możecie być wyżej z klockiem na płasko. Możecie mieć czoło na klocku, przemasować sobie punkty nad brwiami, albo klocek może być średnią wysokością. Wtedy przedramiona na macie, luźne barki. Możecie też mieć wyżej klocek, zwinięty kocyk, tak żeby było miękko. Jeden policzek na początku na dłoniach. Za chwileczkę sobie zmieniacie na drugi. Generalnie chodzi o to, żeby barki były odsunięte od uszu, luźna głowa, szyja. Jeżeli tu czujecie, że odrywają Wam się mocno pośladki, to kocyk. Między pośladki i pięty, albo możemy sobie usiąść na klocku, na płasko. Nieco zmodyfikować pozycję. Mamy jeszcze czwartą, fajną pozycję w Shavasanie z masażem tyłu głowy.
Ustawiacie sobie klocek na płasko albo średnią wysokością, tak żebyście nie czuli napięcia w szyi. Kładziemy się na macie i dajemy wałek pod kolana, żeby odciążyć lędźwia. Klocek średnią albo płaską wysokością. Siawasana relaksacyjna, dłonie na dolne żebra, nogi luźne. Masujemy sobie kłujące punkty pod tyłem głowy na klocku, oddychając bardzo głęboko. Możecie w każdym momencie, jak poczujecie, że macie dosyć